i huranych, także montujemy skład, za tydzień próba, o tej samej porze tutaj. Donat, przychodzisz na próbę chóru? No. Jedziemy z koksem później dalej. Mówiłem, że dzisiaj będą utwory, które znacie, albo przynajmniej artyści, których znacie. I kochani, ktoś mógł rzucić pytanie, no wspomina sobie rocznicę śmierci jakiegoś amerykańskiego artysty, no ale przecież w jego żyłach płynie polska krew, tak? I teraz przyszedł taki moment, żeby wspomnieć no, wielkiego artystę, którego muzyki ja nie znałem jakoś szczególnie, poza jednym flagowym jego utworem, który chodził za nim aż do ostatniego kroku i ostatniej nuty, pod tytułem Pszczółka Maja. Ten pan to Zbigniew Wodecki, który oczywiście no, niedawno od nas odszedł. Milena, ty miałaś okazję ostatnio z nim nawet być na jednej scenie, prawda? Na ostatnim koncercie. Ostatni koncert jego, ostatni koncert, który zagrał, tak mi się wydaje, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. A niedługo potem od nas odszedł Zbigniew Wodecki. No ponoć był super człowiekiem. Ja nigdy go nie poznałem i żałuję, że nie miałem tej przyjemności. No i na jego cześć pośmiertnie chciałbym zagrać utwór już żywszy niż utwór Prince'a, bo to będzie utwór Panny Mego Dziadka. To jest taki młody Zbigniew Wodecki z pazurem. Jeszcze chyba bez obrączki na palcu i bez pierścionka zaręczynowego na palcu swojej narzeczonej, która notabene była jego żoną aż do samej śmierci. Czy dalej jest, ale nie wiem, czy to formalnie można tak potraktować. Nie znam się na tym. Dajcie mi jeszcze moment, bo tu wachluję kapodastrem i gitara mi się troszeczkę rozstraja.